Witam bardzo serdecznie moich najmilszych widzów. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w roku porannym. Dzisiaj posiedzimy sobie troszkę i pogadamy. Jeżeli ktoś ma mało czasu, to przepraszam. Czasami mam taką potrzebę, chociaż może się nagle okazać, że z moich deklaracji nic nie wyjdzie, bowiem będę gadał krótko. Środę zatem postanowiłem sobie zrobić trochę z książkami i mam nadzieję, że to nie przestraszy sporej liczby osób, bo wiem, że gdzieś tam nie każdy lubi te książki, nie każdy ma na nie czas, ja to wszystko rozumiem. Ale opowiem wam, zanim wskażę książkę wartą uwagi, dlaczego ja tak często o tych książkach mówię. Może nie często, ale próbuję wykonać jakiś wysiłek, by o tych książkach wam poopowiadać. Otóż dlatego, że uważam, że w życiu człowieka jest kilka punktów zwrotnych. Nie takich, że człowiek się ożeni albo urodzi mu się dziecko. To są też ważne punkty, ale one raczej definiują jego podejście do życia. Natomiast często jest tak, że znajdą się takie punkty zwrotne w życiu, kiedy człowiek zmieni swój sposób myślenia w ogóle, albo skieruje swój sposób myślenia na jakiś nowy tor. Może lepszy, miejmy nadzieję, że lepszy. I w moim życiu zdarzyło się kilka takich rzeczy. Wśród nich była jedna spowodowana przez książkę. Inna to na... A to może też wam opowiem, ale za chwilę. Trafiłem na taką książkę, która nazywa się... której tytuł brzmiał Obcy w obcym kraju. I czytałem ją, kiedy byłem bardzo, bardzo młodym człowiekiem. Musiałem ją przeczytać dwa razy. Za każdym razem świetnie się bawiłem, ale za każdym razem wziąłem z niej coś innego. I ta książka zdecydowanie zmieniła mój sposób myślenia. Dała mi jakiś taki szerszy obraz na temat tego, co mnie otacza, co się dzieje, co siedzi w ludziach, co siedzi w różnych takich kwestiach społecznych. I to była książka science fiction. To była książka, która była zabawna, była dobrze napisana fabularnie, a przy tym gdzieś mi zaszczepiła w głowie kilka nowych myśli. I zawsze sobie myślę, że jeżeli choć jedną osobę uda mi się zachęcić do przeczytania książki i być może ta książka stanie się dla tej osoby punktem zwrotnym, korzystnie zwrotnym, to myślę, że to jest spore osiągnięcie, nawet jeżeli się o tym nie dowiem. Inna sprawa, że przeczytałem w życiu dużo książek i dla człowieka, który uprawia gadulstwo dzień w dzień, to dostarcza tematów, by to gadulstwo uprawiać w sposób skuteczny i miejmy nadzieję od czasu do czasu zajmujący, więc też dlatego poruszam ten temat. Inny punkt zwrotny, który mi przyszedł do głowy, to był taki moment, w którym pierwszy raz usłyszałem George'a Carlina. To też zmieniło dużo w moim sposobie patrzenia na świat. O tej książce, Obcy w obcym kraju, jeszcze pogadam. O ile ją odnajdę, to jest książka, jedna z pierwszych książek, które miałem i obawiam się, że gdzieś ona mi zniknęła podczas moich niespecjalnie licznych, ale okazjonalnych przeprowadzek. Jeżeli tak, to na pewno kupię sobie jeszcze jeden egzemplarz, najlepiej świetnie oprawiony. Zatem zwracam uwagę na to, a teraz pozwolę sobie kontynuować moją myśl już zmierzając w kierunku książki, którą wybrałem do polecenia wam dzisiaj, a książka jest ciekawa i być może zaskoczę was. Jakby zaskakujące jest to, że odnalazłem ją na półce w ilości sztuk 1, mimo że jest to trylogia. Ale zanim zacznę, chciałbym oczywiście zrobić coś, czego nie zrobiłem na początku, czyli życzyć wam smacznego, jeżeli spożywacie w moim towarzystwie śniadanie, bądź też mam nadzieję, że kawa, herbata, czy cokolwiek tam pijecie i co żeście sobie przygotowali na ten poranek, będzie równie smaczne jak ewentualny posiłek. Dobrze, jak miło się tak rozgadać, a zatem dzisiaj książka. Książka jest świetna. Ja tylko mówię o świetnych książkach, żeby nie było. Autor tej książki nazywa się Robert Sawyer. Myślę, że dobrze go czytam. To J w środku na pewno ma jakieś ważne znaczenie, jednakowoż nie odgrzebałem Wikipedii, by sobie tutaj zdać sprawę, co to J może oznaczać. Mam nadzieję, że nie jest to Joanna, ale kto wie, no niektórzy mają takie różne imiona. Tytuł książki to Homidzi. I jest to książka niezwykła. Wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy... Dobra, mamy w świecie rzeczywistym dwie rasy. Neandertalczycy i Homo sapiens. Homo sapiens wyparli Neandertalczyków. Jakkolwiek ciężko, bo oni się nie nazywali, no niestety nie przetrwali jakby tej konfrontacji z naszą rasą. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy znajduje się alternatywna rzeczywistość. Gdzieś trochę obok, w której to właśnie Neandertalczycy przetrwali kosztem Homo sapiens. I ci Neandertalczycy rozwinęli się technologicznie na podobnym poziomie jak ludzie. I gdyby nagle doszło do dziwnego i niespodziewanego połączenia między tymi światami i do naszego trafił Neandertalczyk, jak on odnalazłby się w tych warunkach?
jak byłby postrzegany przez ludzi. Tak właśnie o takiej sytuacji opowiada ta książka. Nie zaspoilowałem albo nie zaspoilerowałem wam za nadto. To wszystko jest tutaj w opisie, więc siłą rzeczy i tak byście przeczytali, sięgając po tą książkę w księgarni, by zastanowić się, czy warta jest zakupu. A teraz opowiem wam historyjkę, która zaskakuje trochę mnie, a która jest związana z tą książką. Ona składa się z trzech części. Pierwsza to jest hominidzi, druga to jest ludzie, a trzecia to hybrydy. Ja mam tylko jedną książkę. Tylko jedną kupiłem do tej pory. I myślę sobie, że ku temu są dwa powody. Dwa, tak. Właśnie rozbawił mnie ten znaczek. Przepraszam, jeżeli to kogoś zaskoczył mój dziwny śmiech w tym momencie. Pierwszy powód jest taki, że ta książka jest tak dobra, że bałem się kupować następnej z obawy, że mnie rozczaruje. Wyobrażacie sobie? Nie wiem, to jest zupełnie idiotyczny powód, ale czytało mi się ją tak dobrze i na końcu stwierdziłem, jest tak wiele dróg, w których może się potoczyć ta fabuła i tak wiele dróg, które mogą mi się ewentualnie nie spodobać, a zarazem tak dużo, które mogą mi się spodobać, że boję się sięgnąć po następną część, czy aby fabuła nie potoczyła się w tym kierunku, w którym ja nie chciałbym, żeby się potoczyła. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja w przypadku książki. Z reguły mam to głęboko w nosie, sięgam po następną, ponieważ poprzednia mi się podobała i z reguły też mi się podoba. Tu z jakiegoś powodu się bałem. Drugi powód jest taki, że miło mieć rozpoczętą trylogię, która jest zamkniętą na swój sposób całością, z myślą, że gdybym już nie miał zupełnie co czytać, to sięgnę po część drugą i trzecią. Zostawiłem sobie coś na później. I to na później trwa już dobre parę lat. Żałuję. Myślę, że ten program będzie taką przesłanką, bym zakupił kolejne części tej książki. Być może ktoś z was czytał kolejne i da mi znać w komentarzach. Być może przeczytacie tą, sięgniecie po następną i też mi dacie znać w komentarzach. Będę zerkał, a tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że od czasu do czasu spędzonego przy lekturze, bo lektury warte są przeczytania i naprawdę, naprawdę, mówię wam to zupełnie szczerze, potrafią zmienić trochę w tym, co gdzieś tu w głowie siedzi, potrafią zmienić sposób myślenia. I chyba jeszcze się nie spotkałem z książką, która zmieniłaby ten sposób myślenia na gorsze. Może miałem szczęście, a może po prostu książki mają w sobie coś takiego, co jest raczej pozytywne. Chociaż to chyba wszystko zależy od tego, kto książkę pisał, ponieważ potrafię sobie w historii ludzkości znaleźć kilku takich autorów, którzy raczej na naśladownictwo nie zasługują. A tymczasem pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak zwykle było mi bardzo miło gościć was o poranku i być gościem u was o poranku. Trzymajcie się. Hej, hej.